Siema, siema, Tajtory, niestety dzisiaj ostatni dzień maratonu wakacyjnego, więc czas przedstawić wam sześciu zwycięzców tego oto pięknego skina strażnika księżyca Hanka, którzy otrzymają go ode mnie za darmo. Jednak zanim wam ich pokażę, jeśli was tutaj nie będzie, jeśli nie wygracie, to się nie przejmujcie, bo już zaraz rusza event SpongeBoba. I podczas tego eventu mam w planach zaszaleć i rozdać wam, moim widzom, mnóstwo fajnych nowych SpongeBobowych skinków, jakie tylko będziecie chcieli. Więc jeśli dobijecie pod tym odcineczkiem 6000 łapek w górę, no to rozdam wam jakieś skiny SpongeBoba za darmo i waszym zadaniem jest napisać w komentarzu, jakiego skinka SpongeBoba najbardziej byście chcieli ode mnie dostać. A tutaj wyświetlam wam właśnie sześciu zwycięzców tego pięknego skina do Hanka. Gratulacje, ziomale, zgłoście się do mnie na tego maila, którego wam tutaj wyświetlam, macie na to 5 dni. Tylko od razu mówię, nie podszywajcie się, bo ja wszystko mam sprawdzone i widzę, jak ktoś się podszywa. A w dzisiejszym odcinku będzie naprawdę grubo, pokażę wam cztery rzeczy, które niestety zostały usunięte na zawsze podczas tej aktualizacji. Twórcy totalnie je usunęli, no i jeśli ktoś z was ma te rzeczy, to jesteście największymi farciarzami, bo teraz posiadacie jedną z najrzadszych rzeczy w grze. Już nigdy nie będzie można jej zdobyć, ale mam też kilka innych ciekawych newsów, więc oglądajcie od początku do końca. I umówmy się, że każdy, kto lubi Brawl Stars, zostawia teraz suba na moim kanale, bo tutaj bardzo często wrzucam wam odcinki z nowościami z Brawla. Więc jeśli lubicie tą gierkę, na pewno nie pożałujecie, bo z wszystkim będziecie na bieżąco i nic nie przegapicie. Dzisiejszy odcineczek zacząłbym sobie od pokazania wam zdjęć lobby, które będziemy właśnie mieli w menu podczas tych nowych eventów. Użytkownik, jakim jest BTLN, skleił to wszystko w jeden plik i tu macie pokazane. Już kiedyś was o to pytałem na live, ale może nie każdy tego live oglądał, więc napiszcie mi w komentarzu, które z tych sześciu lobby, co będziemy mieli podczas nowych eventów, podoba wam się najbardziej. Ja jak miałbym wybierać, to chyba na pierwszym miejscu to zombie. To zombiakowe naprawdę jest śliczne, ale wszystkie bardzo mi się podobają. A na drugie miejsce dałbym chyba to z tego festiwalu Harvest, gdzie właśnie wyjdzie między innymi Hank, którego wam rozdaję. Ale tak jak mówię, jestem ciekawy waszego zdania, więc napiszcie, które z nich według was jest najlepsze. Następnie mam coś bardzo ciekawego. Tutaj dzięki ziomeczkowi, jakim jest Brawl News, dowiedzieliśmy się kozackiej nowości od Adriana, czyli jednego z twórców Brawl Stars, który powiedział nam o planach zmiany dwóch zadymiarzy w po prostu najbliższym czasie. Moi drodzy, sprawa jest prosta i to już jest potwierdzone. Lili, czyli ta oto zadymiara, będzie miała jakąś dodatkową przeróbkę w kolejnej aktualizacji. Nie wiemy, co jeszcze zostanie zmienione, ale troszkę inaczej będzie ten jej atak najprawdopodobniej działał, albo ult, więc jestem ciekawy, co oni jej dodadzą. Oprócz tego potwierdzone jest też to, że w najbliższym czasie Doge dostanie potężne wzmocnienie, no bo nie ukrywajmy, że aktualnie są słabym zadymiarzem i mało kto chętnie nim gra, więc Adrian potwierdził, że Doge będzie wzmocniony. To są takie dwie potwierdzone informacje odnośnie zmiany zadymiarzy. A zanim przejdziemy do kolejnych równie ciekawych, moi drodzy, newsów, to chciałbym wszystkich was szybko poprosić o wpisanie kodu TORI w sklepie Brawl Stars. Jeśli macie mój kodzik, naprawdę strasznie wam dziękuję, bardzo mi pomagacie. Jak kupicie na przykład jakiś pakiet klejnotów lub inną fajną ofertę, to zostaniecie pozdrowieni na moim odcinku. I właśnie na tego maila wysyłajcie mi nagranie lub screen, jak coś z moim kodem kupujecie i wtedy będę was pozdrawiał. Kolejna gruba rzecz, która się szykuje i która też jest potwierdzona, dotyczy Star Dropów. Na pewno Star Dropy wszyscy znacie, ale czy wiedzieliście o tym, że już w niektórych regionach wprowadzono nową opcję, gdzie gdy otwieramy Star Dropa, to możemy dostać drugiego dodatkowego ekstra Star Dropika za obejrzenie reklamy. Czyli otwieramy Star Dropa, mamy go do otworzenia i zanim go otworzymy, wyskakuje nam opcja, czy chcemy podwoić naszą nagrodę, czyli mieć drugiego Star Dropa. Wystarczy wtedy obejrzeć krótką reklamę i w zamian za to Star Dropik leci na nasze konto. Widziałem, że nawet część osób z Polski pisała, że już coś takiego miała, więc nie wiem. Ja jeszcze takiego czegoś nie miałem, ale bardzo możliwe, że do Polski też to zagości, bo w innych regionach już jest. Zanim przejdziemy do najciekawszego tematu z czterema usuniętymi rzeczami, no to chciałbym powiedzieć trochę o mistrzostwach świata Brawl Stars e-sportowych, te, które już nam się wielkimi krokami zbliżają, bo od 1 do 3 listopada właśnie w Helsinkach w Finlandii odbędą się finały roczne Mistrzostw Świata Brawl Stars, na których ja będę osobiście, gdzie wszystkie najlepsze Brawl Starsowe drużyny, które się zakwalifikowały, będą walczyć o miano najlepszej drużyny 2024 roku. Jeszcze jakoś w odcinkach z newsów tego nie mówiłem, a już od jakiegoś czasu znane są nam grupy. Są tutaj kompletne grupy pokazane, kto z kim będzie grał. Widzimy, że w grupie A mamy takie drużyny jak Elevate, SK Gaming i Foot Esports. W grupie B są Pioniersi, Space Station Gaming, no i Reply Totem. W grupie C mamy Crazy Raccoon, ZT Division i Luminosity, czyli ta grupka interesuje nas najbardziej, no bo jest tutaj nasza polska ekipa. No i w grupie D mamy Humble, Rival Esports i Eclipsar Esports. Jak już będzie bliżej właśnie tego wydarzenia, to na pewno powiem wam, kto według mnie wygra w tych meczach, kto wyjdzie z grupy i tym podobne, bo za obstawianie tego będziemy mogli dostać kozackie nagrody, o których też wam za niedługo powiem w odcinku, więc śledźcie mój kanał, subskrybujcie obydwa kanały, żeby tego nie przegapić. Swoją drogą, te cztery drużyny, które tutaj wam wyświetlam, to są ostatnie drużyny, którym udało się zakwalifikować na te finały, nie? Oni w ostatniej szansie kwalifikacji powygrywali i właśnie dzięki temu udało im się zakwalifikować, między innymi też Reply Totem tutaj się znalazło, więc fajnie, że będziemy mogli ich zobaczyć w Finlandii. Więc przechodzimy teraz do bardzo ciekawej rzeczy. Moi drodzy, co zostało usunięte? No teraz, jak wiecie, mamy takie specjalne mistrzowskie ikonki w sklepie. Ja sobie nawet ostatnio zakupiłem ikonkę Zety, ale tak się składa, że to, co wam tutaj wyświetlam na tym screenie od użytkownika Brawl News, do którego link, tak jak mówiłem, dam wam w opisie, dowiedzieliśmy się, że ikonka Clash oraz ikonka Team Queso, tak samo ich emotki, czyli łącznie cztery przedmioty, zostały na stałe usunięte z gry.
A to dlatego, że obydwie te drużyny nie są już w programie partnerskim z Brawl Stars eSport, zostały z niego wykluczone, więc twórcy zerwali z nimi umowę i ich ikonek nie można już kupować w grze. Ale wcześniej normalnie one były dostępne i dało się je kupić, więc jeśli ktoś z was ma którąś z tych ikonek lub którąś z tych emotek na swoim koncie kupioną, to macie jeden z najrzadszych przedmiotów w grze, który już nigdy do tej gierki nie wróci, więc naprawdę szacun dla was, napiszcie w komentarzu, czy coś z nich macie, ja niestety chyba nie. Za to pokażę wam coś ciekawego. Na pewno kojarzycie tutaj Moe, czyli naszego nowego zadymiarza szczura, i też na pewno kojarzycie Kita, czyli naszego zadymiarza kota. Ale może kojarzycie też taką bajkę jak Tom i Jerry, jak byłem młodszy, często ją oglądałem. To patrzcie, kto coś tutaj stworzył. Kit i Moe, zastąpiliby oni Toma i Jerry'ego. Po prostu Kit byłby Tomem, a Jerrym byłby Moe. Fajnie to w sumie pasuje i chciałem wam takiego szybkiego memika pokazać, bo teraz przejdziemy sobie do czegoś równie ciekawego i równie grubego. Ostatnio na mojego maila podsyłaliście mi masę bugów, które były związane ze zlagowaną grą podczas nowego update'u. Mieliście dużo czarnych ekranów, tak jak widzicie tutaj, zamiast sterowania, zamiast przycisku ulta, zamiast możliwości zobaczenia, jakimi zadymiarzami gracie wy i wasi rywale, mieliście jakieś czarne przyciski dziwne, bo po prostu się to zbugowało. Nawet niektórzy zadymiarze byli czarni, jak tutaj widzicie. Co więcej, tych screenów było oj, o wiele dużo więcej. No sami spójrzcie na przykład w sklepie, jak to wyglądało. Oferty z hiperdoładowaniem, wszystko było tutaj czarne w sklepie praktycznie. Widzieliśmy tylko Mortisa i Tarę, ale no też słabo ich było widać, bo byli tam czymś zastawieni. Mamy nawet screena z lobby zadymiarzy, jak się po prostu wybierało postacie, to widzimy, że one też wszystkie były na czarno i to się im nie wczytało. Śmiesznie to wygląda, ale dobra, lecimy dalej. No bo tutaj, moi drodzy, mamy ekran wczytywania gierki i też, jak widzicie, no nawet nie można było zobaczyć, kim gra jedna z osób w waszej drużynie, no bo było to całe czarne. Jak dotrwaliście do tego momentu, to dajcie mi znać w komentarzu, czy wy też tego buga mieliście, czy nie. A teraz puszczę wam kolejnego mega mocnego buga, którego musicie zobaczyć. Patrzcie, pewna osoba wbiła sobie do sklepu i miała tam ofertę z Ashem, czyli z nowym zadymiarzem, którego miała sobie kupić tam prawie za 3 euro. Ale to chwilę ten Ash się zmieniał w jakąś inną postać, zobaczcie, jak to wygląda. Nie wiem, to przez chwilę był nawet Kara zlagowany, jak teraz zatrzymałem wikę. To jest grane. Więc mimo, że mieliście ofertę z Ashem, to tak naprawdę nie wiedzieliście, czy kupujecie Asha, czy Karna, czy jeszcze kogoś innego. Tych bugów ostatnio w Brawlu było naprawdę sporo. A ja chciałem wam jeszcze przypomnieć, że już za 9 dni kończy się kampania Supercell Make, nawet w sumie już za mniej dni, jak wy to oglądacie, gdzie możecie głosować na różne skinki do wielu postaci, które wejdą w kolejnej aktualizacji. I to my, gracze, wybieramy, jakie skiny wejdą. Jest tutaj mnóstwo fajnych prac, na które możecie oddać swoje głosy, no i zobaczymy, który z nich wygra. Mi się bardzo na przykład podoba ten tutaj Grom, który jest takim jakby orłem, zobaczcie, jaki jest kozacki, ale żeby tego było mało, obczajcie na tą Janet, to jest Janet Uwu. Normalnie Uwu Janet. Nie no, fajny jest ten skinek, szczerze. No i jeszcze tutaj mamy takiego też całkiem ciekawego Karla. Takich konceptów jest tu dużo więcej, więc na tej stronce możecie jak ktoś głosować. Supercell Make. A ja chciałem wam powiedzieć, że mam na ten moment na moim koncie 5826 błyskotek i 140 gemów. I pytanko do was. Jak myślicie, trzymać te gemy na jakieś nowe skiny, czy może wejść teraz do sklepu i kupić jakiegoś nowego skinka w kolejnym odcinku? Dajcie znać, co wy byście zrobili na moim miejscu. Dziękuję ślicznie za dotrwanie do końca tego filmu. Widzimy się w kolejnych. Do zobaczonka. Żuwik.